Cześć kochani, tu Hisia Larp and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie ogromne denko makijażowe. Tak, denka makijażowego nie nagrywałam chyba od października. A mamy marzec, więc trochę się tego nazbierało, widzieliście na miniaturce. Więc nie przedłużając, zaczynamy! Kochani, zacznę od kilku produktów, których jeszcze nie wykończyłam. Ale one po prostu trafią do mojej siostry, więc wolę już Wam o nich powiedzieć, bo nie wiem, czy wrócą do mnie opakowania, więc wolę Wam już o tych powiedzieć. Czyli tak, pierwszy to jest puder Photo Ready. Jego już tam zostało właściwie na dnie, one tam na kilka, powiedzmy kilkanaście użyć, że z większości go zużyłam. Jest świetnym pudrem, fajnie mi się sprawdzał. Genialnie wyglądał na twarzy, ładnie wygładzał pory, więc jeżeli szukacie pudru, który dobrze się fotografuje, który dobrze wygląda na twarzy, to jak najbardziej polecam ten właśnie z Vibo. Drugi puder, którego też już tutaj mam powiedzmy ponad połowę zużytą, to jest to Gosh Waterproof. To jest puder, który uwodoodparnia nam makijaż. Bardzo fajny, też bardzo dobrze wygląda na twarzy i też właśnie na mojej siostrze do przetestowania. I trzeci puder to jest puder z Glam Shopu. Tutaj jest mniej więcej połowa zużyta i jest to puder wykończeniowy, rozświetlający. Pięknie wygląda na twarzy, bardzo dobrze się nosi, bardzo ładnie rozświetla tą skórę, więc myślę, że będzie to coś fajnego do przetestowania. Produkty, które są już prawie na denku i właściwie no, zostało już ledwo co, to na przykład L'Oreal. Korektor, ten z olbrzymim aplikatorem, to jak widzicie już gumka jest wyciągnięta, wygrzebuje już resztki. Tutaj nie wiem, ten numer, że 322 to jest nieadekwatny, bo ja sobie do niego dodałam płynny przyciemniacz do podkładu z Hean i stosuję go po prostu jako do konturowania na mokro. Dlaczego go tak stosuję? No bo pod oczy mi się jako korektor po prostu mi się nie sprawdził. On jest mega, mega suchy. On jest jak farba do ściany, jeżeli chodzi o krycie, po prostu ma turbo, ale ja go nie mogę stosować za długo. Po prostu on mi pod oczami robi taką saharę, wygląda sucho, wchodzi w zmarszczki, bardzo mi się nie podoba, mimo że kryje zabójczo. To mimo wszystko wolę inne korektory. Ten, tak jak wspominałam, wykorzystuję w tej chwili już jako tylko i wyłącznie do konturowania na mokro. I kolejny produkt, który jest jeszcze przeze mnie wykańczany, a już tak jest tak naprawdę na denku i lada dzień mi się skończy, to jest to rozświetlacz w kremie z Kliniku. Bardzo ładnie wygląda na skórze, podoba mi się to, że on ma takie różowe zabarwienie. Czy kupię ponownie? Na pewno nie. Kolejny produkt to jest piękny i ja nie wiem, czy ja w ogóle to opakowanie będę wyrzucać, bo on wygląda pięknie, po prostu pięknie. To jest eyeliner z Pretty Vulgar. Niestety na opakowaniu jego moc się kończy, ponieważ jeżeli chodzi o końcówkę, no to ona jest turbogętka. I mimo tego, że on jeszcze rysuje, to ja już go właściwie traktuję jako dodenka ze względu na to, że on rysuje bardzo słabo. On przerywa i tak właściwie prawie, że od początku tak robił, więc nie jestem z niego zadowolona, nie mogę Wam go polecić. Przepraszam, tak pędzę, ale chcę chociaż kilka słów powiedzieć o każdym produktu, a jest tego sporo. Kolejny produkt jest to puder z Bourjois, jest to loose powder, ten taki w brzoskwiniowym odcieniu. On bardzo fajnie mi się sprawdzał, kiedy miałam za żółty podkład. To on wtedy tymi różowymi tonami neutralizował. Bardzo ładnie wyglądał na skórze, jestem z niego zadowolona, ale czy kupię ponownie? Raczej nie. Po prostu mam inne świetne pudry, zresztą teraz się bardziej przenoszę na pudry prasowane, bo zajmują mniej miejsca, a równie dobrze mi się sprawdzają. Więc nie będę go kupować ponownie, ale ogółem mogę go jak najbardziej polecić. O, ale ten produkt zdecydowanie kupię ponownie. To jest to rozświetlacz z Rosie. On jest dostępny w Contigo. Kolorze jest White Diamond 298? Chyba tak. White Diamond. No jest cudowny. Jego, jak dodacie do dowolnego podkładu jedną pompeczkę, on robi taki efekt wow, że mi jest bardzo smutno, że on się skończył. I na pewno kupię ponownie, bo po prostu wygląda rewelacyjnie. Więc faktycznie jest dość drogi, no bo on kosztuje około 50, czasem 60 nawet złotych bez promocji. Ale często bywa na promocjach, więc ogółem polecam serdecznie. Body Bronzing Highlighter Million Dollar Body. Jak widzicie, tutaj wygrzebane, jest krateczka.
jest to rozświetlacz brązujący do ciała. Bardzo fajnie mi się sprawdził, natomiast on jest bardzo drogi, bo on kosztuje jak na Vibo, tak? Jest bardzo drogi, bo on kosztuje 40-50 zł, coś koło tego, więc Vigo w ogóle ostatnio podniosło ci ceny. Wygląda ładnie, ale chyba nie kupię ponownie, ponieważ wolę sobie nałożyć ciemniejszy podkład na ciało i na to po prostu dać inny rozświetlacz, który mi się bardzo fajnie sprawdza, bo ten to tak bardzo szybko mi się skończył. Więc nie byłam pod tym względem zadowolona. Ładnie wygląda, ale mam coś lepszego, więc czemu bym miała korzystać z tego? O, a to właśnie ten rozświetlacz. Tutaj spalcowany. Niestety no bardzo mi się nie podoba to, że to opakowanie jest takie, że się szybko palcuje i bardzo odbija. Też z Vivo, Flawless Godness, bo to jest rozświetlacz. Tutaj ma lusterko, ale je zasłonię, żeby Was nie oślepiać. No jak widzicie, tutaj też wszystko wygrzebane. Jest to wypiekany rozświetlacz do ciała i, twarzy i ciała. I powiem Wam tak, on właśnie na ciele wygląda epicko. Na twarz może być za mocny dla wielu osób, bo jest, no jest mocny, tak? Ma duży, ma takie turbo glow, ale prezentuje się na ciele epicko. To jak on podkreśla obojczyki, już mam kolejne opakowanie, jest epicki i na pewno będę go stosować ponownie, bo on kosztuje około 30 zł, więc to nie jest aż tak dużo. A z tego, że z wypiekanym produktem, to starcza mi naprawdę na długo. Mgiełka z Inglota, tą buteleczkę widzieliście bardzo wiele razy, bo ona ma świetny rozpylacz, ale sam produkt taki se, że kupić ponownie nie kupię, zresztą mam inną, jak widzieliście już w innych filmach makijażowych, buteleczkę do spryskiwania mgiełką Bielenda Academy, więc tego na pewno nie kupię ponownie, jest za droga i za mało robi, jak na swoją cenę, po prostu. Podkład z Boho. One były w Rossmanie, teraz już ich nie ma, nie wiem, może są przez internet dostępne. Tak czy owak, on ma cudowny skład. To ma fajny, naturalny skład, jest w szklanym opakowaniu, jak słyszycie. Ale to, jak on paskudnie wygląda na twarzy, to się w głowie nie mieści. Podkreśla wszystkie pory, smuży się, ciemnieje. No zasadniczo on robi wszystko to, czego podkład nie powinien. Więc jeżeli się zastanawialiście nad kupnem podkładu z Boho, odradzam. Mamy inne tańsze, bo ten kosztował chyba 70 zł, więc mamy dużo lepsze, tańsze, naturalne podkłady na rynku, więc tego zdecydowanie nie polecam. O, a tutaj akurat nienaturalny podkład, bo Han Camouflage Waterproof. Powiem Wam tak, bardzo fajnie wygląda na skórze. On bardzo przypomina podkład glam shopowy, tylko że on pozostawia taki pudrowe jakby wykończenie, tak? W sensie, ja go, bo to jak widzicie jest bardzo ciemny odcień, ja go w większości złożyłam na ciało, bo na twarz było mi trochę za sucho, bo on jednak to jest to kamuflujący, ciężki podkład, mocno kryjący, więc ja go na twarz mało zużywałam, ale jak zauważyłam właśnie na ciele, że jak przyjechałam po prostu ręką po tym, po skórze, to potem miałam białe po prostu, takie pudro, po pudrze, jakbym sobie ręką obsuchała pudrem, więc to mi się tak takie średnie odczuciu i pewnie dlatego on tak dobrze wyglądał przez tak wiele godzin, bo po prostu ten puder, który jest dodatkowo jakby w tym podkładzie, to on po prostu pewnie zasysał to sebum, które my tworzymy w ciągu dnia. Ogółem bardzo długo trwały, bardzo fajnie wygląda na skórze, dla mnie trochę przesuszający. Ale dla skór tłustych, mieszanych jak najbardziej mogę polecić, dla suchych raczej nie. No to przechodzimy do płynnych rozświetlaczy z Lovely. Bo tak jak widzicie, trzymam trzy buteleczki, absolutnie wygrzebane. A tu już wygrzebuję kolejną. To jest rozświetlacz do ciała. On prezentuje się epicko. W ogóle bardzo mi się podoba, że jest w szkle. Nie wiem, czy mi się uda coś z niego... O! Udało się wydusić jeszcze. Super. No, to on taką... Tak tutaj wypluł. Ja Wam pokażę, jak on się pięknie błyszczy. No, zobaczcie tą taflę. No, to jest po prostu stalowy efekt. No na ciele, na dekolcie, na obojczykach, no to wygląda po prostu epicko. To jest w formie takiego olejku, więc niestety do tego będzie lepił się kurz, to będzie brudzić meble, ubrania i tak dalej, jeżeli tego dobrze nie wpracujecie, albo nie wiem, lekko nie przypudrujecie. No ale ta tafla jest obłędna i mam jeszcze kilka w zapasie. Głównie chyba ten produkt wycofują, więc jeżeli go chcecie, to się spieszcie.
a jest epicki. O, kolejny produkt, którego niestety już nie ma, to jest to rozświetlacz do twarzy z Galaxy ze współpracy z Katosun. Jak widzicie, to jest sreberko. Kolejne opakowanie za mną, chyba zostało mi teraz już ostatnie w użyciu i bardzo cierpię. Pięknie wygląda, no ale nie będę Wam więcej o nim mówić, no bo on już jest niedostępny. No to może nie makijażowe tak typowo, ale tym myję gąbki. Jak widzicie, zużyłam dwa opakowania, trzecie jest w użytku i jeszcze mam dwa w zapasie. No nie ma nic lepszego do mycia gąbek niż ten olejek. I nawet mydełko odplamiacz z Glam Shopu nie jest tak dobre jak to, ze względu na to, że to jest bardziej wygodne do mycia gąbek, bo to po prostu namaczacie gąbkę wodą, nalewacie i wyciskacie po prostu już resztki podkładu. No nie ma nic prostszego w użyciu, a jest naprawdę super. Podkład nam 90% składników naturalnych w szkle, więc bardzo pro, bardzo fajny skład. Ładnie wygląda na skórze, niestety na krótko, bo on po 4 godzinach na skórze mieszanej zaczyna wyglądać strasznie. Po prostu mega się wyświeca, ale tak bardzo brzydko, bo wiecie, jak się lekko wyświeci, to mi to nie przeszkadza, ale ten brzydko się niestety wyświeca po około 4-5 godzinach, więc niestety nie mogę go Wam polecić. Może na skórach skórzych by się sprawdził, mi niestety się nie sprawdził. Ja go zużyłam, po prostu domieszałam sobie do mieszanki na ciało i tak go zużyłam, no bo na twarzy, no to on był fajny na przykład na nagrania, a dalej, no to słabo. No i też jest koszmarnie drogi, bo on kosztuje chyba 80 zł, jak na podkład drogeryjny jest to bardzo dużo. Baza pod makijaż od Inglota. Fajnie, że jest w szkle, natomiast to tym jej plusy się kończą. Niestety ona strasznie się smuży. Ja miałam oczywiście w bardzo ciemnym kolorze, no bo to było pod te moje blacharskie makijaże, ale no nie. Po prostu nie. To, jak ona koszmarnie wygląda na twarzy, no ona się po prostu nie rozkłada równomiernie, jest strasznie silikonowa i zapycha. Nie. Nie mogę jej Wam polecić. Nazywa się Moonlight Illuminating Face Primer. Tutaj mamy kolejny olejek z drobinkami rozświetlającymi marki Loton Gold Oil. Nie. To ten z Lovely, on się lekko lepi, więc on może brudzić. A teraz ten brudzi. Ten jest tak tłusty, tak paskudnie się rozkłada, smuży, więc serdecznie nie polecam. Bronzer do ciała z Lovely, Bake Bronzer, no to jak widzicie, też wygrzebany totalnie. Bardzo fajnie wyglądał, natomiast chyba jest już niedostępny, więc ładnie wyglądał, trochę smużył, trochę się słabo rozcierał, ale było to do ogrania. Podkład Eveline Selfie Time, korektor i podkład w jednym, bardzo fajny produkt. No oczywiście nie ma naturalnego składu, ale pięknie prezentował się na skórze, dawał takie delikatne, naturalne rozświetlenie. Bardzo dobrze mi się sprawdzał, natomiast od tej chwili mam inne podkłady, które mają podobny poziom rozstrzymywania się, a mają lepszy skład, więc z tego po prostu zrezygnowałam. Ale jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej mogę Wam polecić, bo świetnie mi się sprawdzał. Osławiony Power Stay od Avonu. Nie. Po prostu nie, nie i jeszcze raz nie. Jak on sucho wygląda na skórze, to jest jakaś masakra. Owszem, mocno kryje, ale wygląda masakrycznie sucho i ja po około 3 godzinach mam kropki. Po prostu w miejscu porów mam po prostu ciemne kropki, bo moja skóra reaguje bardzo źle na ten podkład, po prostu on, bo on taki jest alkoholowy jak Estée Lauder Double Wear. I u mnie po prostu jak na takie alkoholowe podkłady moja skóra automatycznie reaguje nadmiernym wydzielaniem sebum i po prostu się broni przed tym alkoholem i ja mam po prostu po około 3 godzinach mam po prostu kropki. Bardzo trzeba uważać z jego nakładaniem, no bo trzeba po kolei, a nie sobie zrobicie ciapki, bo on bardzo szybko zastyga. Dla skór suchych zdecydowanie nie, ja mam skórę mieszaną, nie polecam. Zasadniczo mi się bardzo nie sprawdził. Ja wiem, że on ma świetne krycie, ale bardzo źle zniosła go moja skóra. To już wolę zdecydowanie ten Hehan Camouflage, który ma podobny poziom utrzymywania się, a aż tak źle nie działa i nie ma tego alkoholowego, paskudnego zapachu. O! O wilku mowa. Estée Lauder Double Wear. O, ja go teraz wykańczałam, bo już tą pudelkę miałam za długo zdecydowanie. To miałam w kolorze 1N1. To był taki mój zimowy podkład jakieś 2 lata temu. Jest długotrwały, jest mocno kryjący, ale tak jak wspominałam, strasznie alkoholowy.
I właśnie moja skóra się przed nim broniła i zostawiała kropki. I to mi się nie podobało. Też trzeba umieć z nim pracować, no bo właśnie on bardzo szybko zastyga i ciężko jest go nałożyć cienko. Więc ja szczerze mówiąc nie polecam. Też on zostawia taki matowy, tępy mat po prostu na twarzy, że bez oświetlacza to potem już ani rusz. No bo to jest taki stara generacja, no już w tej chwili nie jest trendy tak matowa skóra. O, ale ten podkład długo utrzymujący się, matowy, ale nie z tępym matem, bardzo lubię. Olay's Fabulous z Bourjois, tutaj mam kolor 120. No on pięknie wygląda na skórze, to jak nim się pracuje, no bardzo wygodny podkład, bardzo dobrze się utrzymywał, że zasadniczo w zeszłym roku, jak chciałam mieć pewny podkład, który wiem, wiedziałabym, że mi nie zjedzie, to brałam ten, bo to był taki mój 100% pewniak, jest naprawdę świetny. Koszmarnie drogi w Rossmanie, polecam go kupować przez internet, bo wtedy można go kupować nawet za 2-3 dyszki, a nie za 7 czy 8 w Rossmanie, ale naprawdę, no ja jestem zakochana w tym podkładzie, wiadomo, nie ma naturalnego składu, ale bardzo długo się utrzymuje, bardzo fajnie się z nim pracuje, polecam serdecznie. No i kolejne rozświetlacze z Lovely, jak widzicie kilka buteleczek, mam tą różową. O, 3 różowe, 3 złote. Różowe zdecydowanie bardziej mi się podobają. One są bardzo fajne, ja je właśnie dokładam do mieszanki na ciało, żeby pięknie była rozświetlona skóra, bo ja mieszam po prostu podkład z balsamem i właśnie płynnym rozświetlaczem i wygląda to wtedy epicko. Potem ewentualnie jeszcze, jak mi brakuje rozświetlenia, to dokładam właśnie tego rozświetlacza z Vibo Flawless Godness. Natomiast te świetnie się sprawdzają do właśnie tego takiego rozcieńczania, zwłaszcza, że one są bardzo taniutkie, one kosztują około dyszki, nie? Więc polecam serdecznie. O, i mamy kolejny drogi podkład, to jest Urban Decay Naked Scene. Bardzo fajny podkład, jeżeli chodzi o wykończenie, bo jest bardzo leciutki, bardzo drogi, bo on kosztował mnie chyba 190 zł, ale wyglądał pięknie, tak naturalnie, delikatnie na skórze, ale jednak trochę tego krycia miał. Czy kupię ponownie? Nie, nie kupię ponownie, bo on ma dokładnie takie samo krycie i wygląda dokładnie identycznie jak Bourjois Healthy Mix albo naturalne podkłady, które ostatnio Wam prezentowałam w ulubieńcach roku, więc nie, nie kupię go ponownie, ale jeżeli chcielibyście bourjoiski podkład, który robi dokładnie to samo co w Healthy Mix, proszę bardzo. Pięknie wygląda. I mamy tutaj Bell Hypoallergenic Nude Liquid Powder. Nie lubię podkładów w takim zakraplaczu. O, jego tutaj troszeczkę jeszcze jest, ja go zasadniczo już wykańczam, więc dlatego go Wam pokazuję, bo nie wiadomo, kiedy będzie następne denko. Ładnie wygląda na skórze, ale no właśnie tak wygląda suchutko, bo to jest mocno kryjący podkład. Wolę sobie dobudować warstwę na przykład Liren Eco niż stosować ten, bo ten jest no ciężkim podkładem, ciężkim, ale bardzo ładnie wyglądającym na skórze i do tego przyjaznym cenowo. No i chyba ostatni podkład w dzisiejszym denku, czyli Soraya Plante, naturalny podkład dopasowujący się. Dla mnie był ten podkład szokiem, bo on po około 4-5 godzinach wygląda lepiej niż po samym nałożeniu. Po prostu to, jak moja skóra zaczyna się wyświecać i łączyć się z tym podkładem, to on się tak w nią wtapia, daje taki piękny, rozświetlony efekt, że to nie jest takie, wiecie, tłuste, tak, że nie estetycznie tłuste, no bo ja mam skórę mieszaną, wiecie, jestem trochę też przerażona temat tłustości na skórze, ale ten wygląda po prostu bardzo, bardzo dobrze. To jak on się właśnie wtapia w tą skórę, jak ładnie się utrzymuje, bo on się te 8 godzin z luzem utrzyma, ma ładne krycie, bo można takie do dobrego, średniego krycia spokojnie dobudować, ale jeżeli byście chcieli lekkie, to też się da, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Mam jeszcze kilka tubek w różnych odcieni, bo tutaj mamy akurat trójeczkę. No, ciemne kolory zużywam najwięcej, bo ciemne kolory stosuję, kiedy spędzam wieczór z mężem. On lubi, jak jestem trochę bardziej opalona. Mi to nie przeszkadza, więc czemu by nie? Uszczęśliwiajmy z siebie nawzajem po prostu. Ale ten podkład mnie naprawdę uszczęśliwił, jestem bardzo z niego zadowolona i na pewno będę kupować kolejne. Chociaż jeżeli bym wybierać ten czy Liren Eco, to bardziej mi Liren Eco pasuje, ze względu na to, że tam mam taki prawie że idealny odcień. Bo ten to troszeczkę muszę ogrywać na przykład bronzerem czy rozjaśniaczem, ale ogółem super. O, tutaj mamy jeszcze kolejne dwie, wyciągnęłam tubki Eveline Selfie Time, jak widzicie w
poprzednim roku bardzo lubiłam się z tym podkładem. Rozświetlacz Ibiza Shimmer z Eco Cery. No tutaj jak widzicie też sreberko wygrzebane. On miał taki lekko różowawy kolor. Ładnie wyprezentował się na skórze. Trochę za bardzo dla mnie różowy, ale ogółem te rozświetlacze z Eco Cery są bardzo fajne. Tak samo ich pudry, więc jeżeli się zastanawiacie, to polecam. Też brązery rozświetlające wyglądają super z Eco Cery jak coś. I są dostępne w Hebe. To teraz chyba widzę, że bazy mam w kolejności. Angel Whale. Moja ulubiona baza ukrywająca widoczność porów. Jest świetna. Po prostu jest świetna. Nie mam lepszej bazy. Po prostu. Jest super stosunek jakości do ceny. Oczywiście ona tu jest rozcięta, nie? Że ona nie jest taka mała. Ją dostaniecie w Rossmanie, jeżeli chcielibyście stacjonarnie, ale lepiej kupić ją przez internet, wtedy wypada taniej. Bardzo, bardzo fajna baza ukrywająca widoczność porów. Oczywiście jest to baza silikonowa, ale mnie nie zapychała, więc spoko. O, baza z Paese, Hydrobaz Under Eye. Przez długi czas ją stosowałam, bardzo podoba mi się, że jest w szkle. Natomiast czy kupię ponownie? Raczej nie, wolę postawić po prostu na dobry krem pod oczy. Na przykład krem pod oczy z Uzdrowiska działa identycznie jak ta baza. A jeszcze pielęgnuje, więc jak coś to polecam po prostu dobry krem pod oczy niż taką bazę nawilżającą, bo to nie widzę różnicy. Po prostu nie widzę różnicy. O i kultowa baza z NYXa. Jak widzicie, mocno zdezelowana. Miałam ją bardzo długo, bo to po prostu starcza na wieki. Ta tubeczka, ja wiem, że to może się wydawać, że to jest dużo, to też 50-60 zł za taką małą tubkę, ale naprawdę, wierzcie mi, to starcza na wieki. Ja nie wiem, w jakim czasie ją trzeba zużywać w sumie. Nie wiem, pewnie jest 24 miesiące, chociaż tutaj już mi się starło, nie jestem w stanie określić, ale z luzem na 2 lata starcza, naprawdę z luzem. A no wiadomo, jest to najlepsza baza pod brokaty ever. Baza ze Smashboxa, tutaj mam taką miniaturkę, Photo Finish Primerizer. Bardzo fajna, ona tak nawilża i trochę ukrywa pory. Bardzo dobrze wygląda, ale no, nie da tą cenę. Naprawdę efekt nie jest wart aż tej ceny. Naprawdę. To wolę sobie nałożyć krem nawilżający plus tą bazę i mam efekt lepszy. Więc moim zdaniem przereklamowana. Pół YouTube'a się nią zachwyca, a ja uważam, że jest po prostu przereklamowana. Jest dobra, ale jest przereklamowana. Baza z Bourjois. To jest baza blurująca. Tutaj o. Widzicie, rozcięta, wykorzystana do końca. No ja jestem z Poznania, co jak co wszystko po prostu rozcinam. Lubię wykorzystać po prostu produkty do końca. Jak się tylko uda wygrzebać, to robię. Bardzo fajna baza. Ona nie tylko bluruje, ale też lekko wyrównuje kolory, więc bardzo fajnie się prezentuje. Oczywiście też polecam kupować przez internet, no bo w Rossmanie jest ona bardzo droga. Jeżeli szukacie takiej bazy właśnie wyrównującej kolory i wygładzającą pory, jak najbardziej polecam. Tak, to jest produkt, którego nie zużyłam do końca. Jak widzicie, jeszcze go trochę zostało, ale on jest już za długo otwarty, bo on, ten kolor Tattoo, to jest cień, po prostu w kolorze nude, ale ja go stosowałam jako bazę pod cienie do powiek. Bardzo fajnie mi się pod tym względem sprawdza, ale no jest po prostu już za stara i nie będę tego używać. Po prostu ja o niej gdzieś odłożyłam na dół kosmetyczki i o niej zapomniałam. A produkt, który ma z 4 lata, nie nałożę tego na oczy. Nie. O nie, jeszcze się zaplątał jeden podkład. Alterra. 24 godziny. Fresh make-up. No. Nie, to nie jest fresh make-up. To jak ten podkład się smuży, jak ciemnieje, jak wchodzi w pory. No, ten podkład, podobnie jak ten Boho, robi wszystko to, czego podkład nie powinien. Absolutnie Wam go nie polecam. On się do niczego nie nadaje. Naprawdę, on nawet nakładany na ciało mi się nie sprawdzał, bo mi zaczynały inne produkty przez niego służyć. Jest tak beznadziejny. Nie polecam zdecydowanie. O, tutaj mamy kolejne przyciemniacze do podkładów z Hehan. No jak wiecie, uwielbiam je. Bardzo dobrze mi się sprawdzają. No ja głównie nakładam je na ciało, bo przyciemniam po prostu, jeszcze te ciemne podkłady czasem przyciemniam. Czasem na nimi robię kremowe konturowanie, bardzo fajne, tanie, dobre i tanie, po prostu. Jeżeli szukacie czegoś, co jest zamiennikiem przyciemniacza z NYXa, to jak najbardziej te mogę polecić. Jak widzicie, mam tych już trochę zużytych. Zużyłam też rozświetlacz do policzków. Nie widzę różnicy za bardzo pomiędzy nim a tymi z Lovely, więc
nie zrobił na mnie piorunującego wrażenia. Jest dobrym oświetlaczem, w bardzo przyjemnym kolorze. O, tak, to ma, tą przewagę ma nad Lovely, że on ma bardzo ładny kolor. Bo te z Lovely no, albo są za różowe, albo są za złote. A ten jest właśnie taki idealny w punkt, taki szampański, więc jak coś to polecam. Han jest dostępny w Hebe, jak coś. Oj, ostatnia baza. No to oczywiście baza z Coi w... Ile to filmów ze mną oglądaliście z udziałem tej bazy? No świetnie mi się pracowało. To był taki dla mnie bardziej dostępny zamiennik P. Louis, bo podobnie cenowo wypada, nawet powiedziała, że pod względem gramatury jest droższa, no ale jest dostępna w szafiorze stacjonarnie. Więc jak coś mogę jak najbardziej polecić tą bazę. Tylko, że ona ma 6 miesięcy od otwarcia. Ja ją miałam zdecydowanie dłużej. Bo tego się nie da złożyć w 6 miesięcy, moim zdaniem. No ale może wizerzyści dają radę, albo osoby, które się codziennie malują w dzień w dzień, to może tak. Ale no ja miałam ją zdecydowanie dłużej, ale bardzo fajnie mi się sprawdzała, bo to jest taka baza z kolorem, więc jeżeli macie jakieś zaczerwienienia na powiece, prześwitują się jakieś naczynka, jakieś macie zasinienia w wewnętrznym czy zewnętrznym kąciku, to ta baza zdecydowanie Wam to zakryje. No i przechodzimy do tuszy do rzęs. No, Catchy Eye Drama. Mój ulubiony, najulubieńszy tusz do rzęs. To jest tusz do rzęs, który ma po pierwsze silikonową szczoteczkę, tak lekko wygiętą, która idealnie wyciągnie wszystkie w nich włoski. Super jest do dolnych rzęs. Połowa tego opakowania jest wykonana z plastiku odłowionego z oceanów. I to jest maskara do budowania. Ona z każdą warstwą wygląda tylko lepiej. Uwielbiam tą maskarę. Po prostu i to jest maskara, która u mnie, co ja mam leżące totalnie rzęsy, potrafi utrzymać skręt. Więc pod tym względem jest super. Nie odbija się i nie osypuje. Więc polecam. Druga maskara, która również jest w stanie mi utrzymać skręt, jest to Estée Lauder Symptoms Extreme. To mam akurat miniaturkę, bo one są dostępne często w Douglasie, po prostu w takich miniaturkach za 39 zł, więc to się bardzo opłaca, bo i tak maskary mają przydatność 3 miesiące. Jak zużywamy dłużej, to ja niech tą miałam spokojnie z pół roku i bardzo dobrze mi służyła. Ona ma klasyczną szczoteczkę, jak widzicie, i bardzo dużą, ale bardzo dobrze się nią pracuje, bo ta, przez to, że jest właśnie miniaturka, to jest blisko i łatwo po prostu stabilność. Bardzo fajnie, bardzo ładnie podkręca rzęsy, bardzo je ładnie wydłuża, rozdziela. Bardzo ładny efekt daje, więc ja mam jeszcze jedną taką w zapasie, bo mi się dobrze sprawdza. I Maybelline Sensational. To jest maskara również z silikonową szczoteczką, taką malutką, więc też super, można każdą rzęskę obtoczyć. Dolne też ekstra. Jeżeli chodzi o tą maskarę, to ja ją kupiłam z poleceń po prostu w internecie, że jest to bardzo dobra maskara do podkręcania rzęs. Wyobraźcie sobie moją minę, kiedy ja ją po raz pierwszy otworzyłam, pomalowałam rzęsy. Rzęsy były ładnie podkręcone zalotką, po czym zrobiły... Myślałam, że naprawdę szlak mnie jasny trafi, ale po około tygodniu, bo wiedziałam, trzeba dać czas maskarze, trzeba dać jej trochę zrozumienia. I po naprawdę jak około tygodniu, to jak ona zaczęła trzymać skręt, wow! Niestety po około półtorej miesiąca, dwóch, zaczęła się strasznie osypywać. Okropnie. Więc ona bardzo szybko traci ważność. Więc te 3 miesiące od otwarcia to ciężko. Bo mówię, po 2 miesiącach już się jej nie da używać. No i właśnie dlatego trafia do Denka. Ona nie jest, jak widzicie, zużyta, ale po prostu wiem, że ona mi się już będzie osypywać. A tusz w oczku to niedobry tusz. Nie lubimy tuszu w oczku. Rozświetlacz atomówkowy z Inglota. Piękny. Piękny, cudowny, kupiłabym ponownie, gdyby nie to, że prawie identyczny jest z Glam Shopu od Ady, a nawet lepszy i ma większą chyba pojemność, więc nie, tego nie kupię ponownie, ale jeżeli byście się zastanawiali, lubicie atomówki, polecam, pięknie wygląda na skórze. Rozświetlacz Rose Glow z Becky. Ja mam miniaturkę, ja ją kupiłam w jakimś takim małym zestawie. O, tutaj jeszcze coś zostało, może się uda zesłoczować. No, on pięknie wygląda, no po prostu cudo. A, nie, 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 za mało mam. Za mało tego tu zostało, żebym mogła. A,
Nie mogę wygrzebać, bo paznokcie za długie. No ale może zobaczycie tak w obiektywie. No staram się wam pokazać. To jest rozświetlacz, który ma różową bazę i złotą drobinkę, ale taką brzoskwiniową. No po prostu on pięknie wygląda na skórze. Natomiast niestety beka zamyka działalność i w połowie roku już nie będą dostępne produkty. Więc jeżeli macie jakieś swoje ulubione rozświetlacze z beki, to polecam spieszyć się z zakupem, bo za pół roku już tej marki nie będzie. Błyszczyk! Błyszczyk z Eveline Extreme Shine. No, jak widzicie, zużyłam cały, jest teraz różowy, a powinien być biały, no ale wiecie, że ja błyszczyki nakładam na czerwone albo różowe pomadki, dlatego się barwią. Bardzo fajny, no to jaką on daje taflę, to jest wow. Oczywiście mam kolejny już w zapasie, bo nie mogę bez niego żyć. Bardzo fajny. On daje naprawdę takie lustro. Pomadka z Inglota w numerze 31. Och, piękna. Piękny odcień czerwieni. Ja przez długi czas stosowałam tą pomadkę jako jedną z bardziej trwałych pomadek. Potem odkryłam Maybelline i Max Factora. I potem L'Oreala, więc niestety ta poszła w niepamięć, zresztą i tak już ją zużyłam, wygrzebałam, jak widzicie, to jest ściasianka, już jest zero. Ale jak coś byście się zastanawiali nad pomadką z Inglota, jest bardzo fajna. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o trwałość, no to L'Oreal, Maybelline, Stay Matte Ink i Max Factor Lipfinity są mocniejsze. Eyelinery. Tutaj widzę, wyłowiłam jeszcze trzy. Od tego zaczynałam, jeżeli chodzi o... to jest z Eveline Art Makeup. I on jest taki, że on ma sztywną bardzo tą gąbeczkę taką, że ona się nie rusza. Jeżeli chcecie się uczyć kresek, to tym się pracuje jak zasadniczo pisakiem, taki, wiecie, jak na kartce, nie? Pisze się. Więc ja się tym uczyłam robić kreski takie dramatyczne. Bo tym super precyzyjnym ciężko jest zrobić, bo trzeba samym czubeczkiem, ale naprawdę fajny eyeliner. Mam jeszcze przynajmniej jeden w zapasie, bo bardzo dobrze mi się nim pracowało. Też kolejny eyeliner z Eveline. To jest Precise Brush Liner. I tutaj już ta gąbeczka, jak możecie zauważyć, o, jest węższa. O, widzicie? Jest zdecydowanie bardziej precyzyjna. Więc te markery mogę polecić do nauki kresek. Tych dramatycznych, ten zewnętrzny, a ten do takich bardziej precyzyjnych. I eyeliner z Lovely, Pump Up. I tutaj mamy już pędzelek, bardziej niż taką gąbeczkę, bo jak widzicie, tutaj już włoski się odgięły. No cóż, zdarza się, jak się robi makijaż w pośpiechu zwłaszcza. Bardzo fajny. Podoba mi się efekt, bardzo czarny. Łatwo się nim pracowało. Mogę jak najbardziej polecić. Przechodzimy do kredek do brwi. O tej mamy trójeczkę z Glam Shopu. Wiecie, że już mam następną. Uwielbiam za bardzo dobrą, precyzyjną spiralkę. Piękny kolor. I do tego, no tutaj niestety jest już wykończona, ale ona jest naprawdę mega precyzyjna. Bardzo fajna, bardzo polecam. Tutaj mam Rimmel Brow Pro Micro. Tutaj jak widzicie już ta szczoteczka jest zdecydowanie dłuższa, mniej precyzyjna. Natomiast sama kredka jest bardzo precyzyjna, chociaż mi kolorystycznie Glam Shop bardziej odpowiada, więc tej raczej nie kupię ponownie. To jak wiecie już mam. Kredka z Purobio. Wykończona do brwi. Ta spiralka niestety jest dużo szersza, mniej precyzyjna. Bardzo fajna kredka z naturalnym składem, dobrze się utrzymuje, nie rudzieje. Bardzo dobra kredka, więc jeżeli szukacie kredki z naturalnym składem, to w Purobio jak najbardziej polecam. Tylko no to jest do ostrzenia. No i jeżeli chodzi o kredki do ostrzenia, no to dawno, dawno temu kupiłam kredkę z Catrice i jak widzicie już też wykończyłam. Długo mi służyła, bardzo ładnie się utrzymywała. To jest jedna z ulubionych kredek mojej siostry. Polecam serdecznie. Ale jeżeli wolicie coś precyzyjnego, to raczej Glam Shop albo Golden Rose. Te też precyzyjne kredki są
miodzia. O, tutaj mamy kredkę do oczu. Jak widzicie, został taki ogryzek, już się tym nie męczyłam. To jest kredka z NYXa. Bardzo fajna, bardzo czarna, bardzo dobrze utrzymująca się. Tutaj mamy korektor w kredce z Golden Rose. Ja go bardzo lubię, ponieważ jak go się fajnie naostrzy, to tutaj tą przestrzeń pomiędzy cieniowaniem a łukiem brwiowym można sobie tak ładnie wypracować, że wow. No dzisiaj tego nie robiłam, ale ogółem polecam serdecznie. Do tego są te korektory w kredce genialne. No jak jesteśmy przy Golden Rose, no to oczywiście żel do brwi. Tak, złożyłam do końca. Wygrzebałam, już nic więcej nie ma na ściankach. Bardzo fajny, bardzo dobrze utrwalający z kolorem. Ładnie nabłyszcza rzęsy. Brwi. Także stosujemy na brwi. To jest maskara do brwi. Bardzo fajny ten żel. Czy kupię ponownie? Na razie nie, bo mam jeden z Benefitu, ten bezbarwny. Mam kilka maskar do brwi, mam mydło do brwi i jeszcze Glam Shop planuje wypuścić nowość do brwi, więc na razie się wstrzymuję. No i korektor pod oczy HD Concealer. On ma taką gąbeczkę. I szczerze mówiąc, nie mogłam sobie z tą gąbeczką poradzić, bo co wydusiłam, to mi tutaj zasychało. Nie podoba mi się formuła tego korektora. On ładnie wyglądał pod okiem, ale jakoś ta gąbeczka obrzydza mnie i nie. Użyłam go kilka razy, on potem zaschnął i stwierdziłam, a niech idzie do kosza. Róż do policzków My Secret Blusher w kolorze 105. To jest taki konkret róż, natomiast on bardzo szybko znika. On utrzymuje się około 4 godzin max. Po prostu on znika. On jest turbo widoczny w pierwszej chwili, no bo on jest taki mega, mega różowy, po czym po prostu on znika. Więc niestety nie urzekł mnie. No i cienie, no tutaj mamy z Art Deco, to była 554, to był taki jaśniutki kolor podługobrwiowy. Jogurt z Glam Shopu też wygrzebany. I z Glam Shopu puszek. On był w kalendarzu adwentowym, taki malutki cień. 2 lata temu wykorzystany. No i gąbeczka z Glam Shopu. Jak widzicie, już dziury są porobione, więc stwierdziłam, czas już na nią. Jeszcze tutaj troszkę mi zostało, ale już też go uwzględnię. Vibo Dolskin. To jest puder, który ma być siostrą, bratem Vibo Mood, tylko bardziej rozświetlającym. Mi się to nie podoba. Wolę tamtą bardziej matową wersję albo ten Photo Ready. Jego wykorzystuję raz na jakiś czas, jak potrzebuję tego dodatkowego rozświetlenia, raczej na boki twarzy, nie na całą twarz, no bo on jest po prostu mocno rozświetlający. Wygląda to pięknie, ale jest mocno rozświetlający, to uprzedzam. I czasem bieli. Nie zawsze, ale czasem, nie wiem od czego to zależy. No ale cóż. Koniec! No kochani, wiem. Dużo tego było, długo gadałam, ale o każdym kosmetyku starałam się Wam powiedzieć chociaż kilka zdań, czy polecam, czy nie polecam, dlaczego, żebyście wiedzieli, czy warto coś kupować, czy też nie. Czy Wam może się sprawdzić, czy też nie. I jeżeli Wam się film podobał, no to pamiętajcie o łapce w górę, ja się wtedy bardzo cieszę. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy mieliście któreś z tych kosmetyków, czy one Wam się sprawdzają, czy nie sprawdzają, co o nich sądzicie. Jeżeli macie jakieś kosmetyki, które byście mogli mi polecić, co mogło mi się sprawdzić, to jak najbardziej też piszcie. Ładnie proszę, kciuk w górę. No ja to parę miesięcy zbierałam, no bo kolorówkę się nie zużywa tak szybko, więc warto mnie docenić, prawda? No, różnie żebrać. Ale przypominam, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to warto to zrobić. Tam jest taki czerwony przycisk, można też kliknąć dzwoneczek, no bo moje filmy się pojawiają nieregularnie, zazwyczaj 1-2 w tygodniu, ale nieregularnie. Wiecie, ja pracuję normalnie, a nie YouTube jest moją pracą, więc to ma swoje ograniczenia. No to co kochani, trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i pa pa, do następnego!